ole, ale ja się pcham. Kamera. Ja jestem czujny, tu jest kamera. Ile mandat za brak tablicy? A panowie co tu robią? Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Mamy piękną polską jesień. Temperatura nie jest za wysoka, nie jest też za niska. Piękny złoty kolor wszędzie. Jest taki mood właśnie jesienny. Aż mi się odechciewa jeździć na supermoto, tak wyciągnąłbym KTM-a i ruszył w końcu w teren. Ale nie, KTM-a trzeba zrobić, żeby to był pewny sprzęt, żeby nie można było się bać tym jechać w teren. I będzie można właśnie zacząć od naszych takich filmów w terenie. Aż się nie mogę tego doczekać. Powrotem przesiąść się z drogi na teren. Aż się łezka wokół kręci. Łezka się też kręci, dlatego że będę musiał niestety zostawić DRDT. DRDT zostanie zostawiona nieprawdopodobnie na calutką zimę, ale już teraz można powiedzieć, że są takie odcinki, gdzie widzicie ją ostatni raz. Większymi krokami nastawiam się na to, że na wiosnę już po prostu musi wlecieć KTM. Dobra, tutaj się jakoś zmieścimy. Zjechałem, nawet nie podziękował. Proste, bezludne drogi są po to. Ale to jest paskudne. Nienawidzę pasikoników. Zakaz, nie wiadę. Nie dotyczy pojazdów budowy. Nikt mnie nie widział. Teraz by pasowało zrobić taki myk. I teraz legitnie raczej możemy tam wjechać. Znaczy wiecie, legitnie to może nigdy nie wyjdzie, ale zawsze można próbować. Pasowałoby gdzieś tam jechać. Wydaje mi się, że się uda wyjechać. Ajajaj, wiedziałem, że tak się nie uda. Tu jest rów wykopany, bez szans. Trzeba będzie znaleźć jakąś dróżkę, żeby sobie wjechać tamtędy, gdzieś tu na górę. Może tu? Ja nie chcę tam na razie jechać. Najpierw sobie zobaczę, czy to tu w ogóle. Czy jeszcze wyżej? Chyba jeszcze wyżej, ale tędy na spokojnie mógłbym chyba przejechać tam, a jak nie, no to najwyżej zjadę. Tylko kurde, jest tu jakiś podjazd, który jest mniej stromy? Zaraz zobaczymy. No chyba nie, chyba nie. Im bardziej się tu plątam, tym gorzej. Dlatego dobra, robimy podjazd DRZ-em normalnie. Dobra, powiedzcie mi, że teraz tutaj wyjadę gdzieś. Tu jedynie, ale kurde, nie tym motorem. Bez jakichkolwiek szans. Chyba, że... Ja pierdolę. Ale ja się pcham. Dobra, to już nie ma odwrotu. Za daleko jesteśmy. Za daleko jesteśmy, żeby się wycofać. Myślałem, że tu gdzieś wyjadę, tu wyżej, ale nie mam kompletnie opon. Ale tu już jest przejazd. Jest! Udało się. Kamera? Nie, to tylko panel. Kamera jest tam, jedna kamera jest tu, więc przypałowo trochę, chyba że jakoś tędy objadę. Może tędy się uda dookoła objechać, chociaż wątpię, ale ja się wpieprzyłem w bagno. Może nie do końca w bagno. Dobra, co muszę zrobić, żeby tu wjechać? Raczej nie ma kamer. Chociaż widzę, że tam ktoś łazi po asfalcie. Piękny ten asfalcik. Przepraszam. Nie ma tu może żadnej ochrony albo coś? Nie ma. Dobra, dzięki. To jest to! Kamera. Ja jestem czujny, tu jest kamera. Ale ciekawi mnie strasznie, jak jest dalej. Tam jest ogólnie kamera, ale jak prześmignę tutaj, pomiędzy tą fałdą ziemi, to nie powinno mnie uchwycić. O tu. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Czy to jest świeży? Nie, chyba nie jest aż tak świeży. O kurde, ale tu asfaltu. Ale się to ciągnie. Ta miejscowa to jest Tynksior. Ważne tu jest tutaj to, żeby nie starać się nie jeździć w miejscach, gdzie widać mnie z głównej drogi. Nie będzie git. Tu jest z góreczki, zajebiście. Ale kozak. I prawa, i lewa, i prawa, i lewa. Ale kozacko. Schodek, hop, hop. Ciekawe jak tam maszyna działa. Jest, widzowie, ogólnie mega problem, bo jeżdżę już tutaj parę godzin i dopiero teraz dogarnąłem, słuchajcie, że coś mi brakuje z tyłu. Jest to tablica. Nie mam pojęcia gdzie wypadła, ale muszę ją kurde znaleźć. Bo jak ktoś znajdzie moją blachę w tym miejscu, to będzie mega przypołowo. Lecimy dalej. Musimy się stąd jakoś wydostać. O, jakie rury! Zobaczmy sobie jak to brzmi. Dobrze jest. To jest sukces, znalazłem tą blachę, ale problem jest taki, że nie mam za bardzo jak jej przykręcić. Brakuje dwóch śrubek, te dwie śrubki się odkręciły. Co? Będziemy musieli jakoś dojechać sobie, może się uda bezprzypałowo. No jak się nie uda bezprzypałowo, no to trudno. Ile jest mandat za brak tablicy? Nie wiem, ale liczę na to, że go dzisiaj nie dostanę. A panowie co tu robią? Patrolują, patrolują. No co on tak powoli jedzie? Weź przyspiesz, przecież przed tobą nie ma nic. No, ale póki są zajęci, to lajtowo. Czapeczka z orzełkiem, za szybką. Zanim się oczywiście pożegnamy, mam dla was jeszcze parę informacji ważnych, myślę, że... Także zostańcie do końca i słuchajcie uważnie. Na kanale nadawczym wleciało info. Ten, który jest obecny i na bieżąco śledzi nasz kanał nadawczy, to wie, że wśród osób komentujących ten film, nieważne czy skomentowałeś A czy B, czy... po prostu wylosujemy spośród tych osób jedną osobę, która zgarnie nasze rękawiczki racingowe. Cudowne. Staram się jak mogę. Zobacz co robię. Chory jestem, słuchaj, na motor idę specjalnie, żeby widzów nie zostawiać. Tak. Za chwilę jedna szczęśliwa osoba zgarnie je całkowicie za darmo. Także przechodzimy do losowania. Teraz już wiecie, że warto oglądać filmy w całości do końca, bo niekiedy będą pojawiać się takie właśnie fanty konkursowe, w którym będzie do zgarnięcia jakiś item. Tutaj mamy wasze komentarze, z których wylosujemy sobie zwycięzcę tej oto parki rękawic. Całe 60 ponad komentarzy, no niby nie wygląda, ale coś jest, także za chwilę wyłonimy zwycięzcę. Dobra, ja już mam tutaj los, to sobie odłożę tylko, to w sumie masz. To w sumie masz, sobie już czytały, to zgarnął. Więc jest to kobieta. Martyna Mynarczyk. Po nagrodę zapraszam, aby zgłosić się do mnie na Instagramie. Dogadamy się, czy blik, czy rękawiczki. Pozdro. A więc żegnam was, drodzy widzowie, na tle tego zachodzącego słońca. Do zobaczenia w następnym odcinku.